Wojtek Sztark z kolegami wita Was na kolejnym spotkaniu Ahoj Sztorm. Dzisiaj będzie Sztorm Story. Kanał Panamski. Całe życie marzyłem o tym, żeby przepłynąć Kanał Panamski. To się jeszcze nie zdarzyło. Na razie, wszystko przed Tobą. Na razie udało mi się tam, że tak powiem, piechotą dotrzeć. Zwiedzaliśmy Panamę. No więc oczywiście jednym z punktów programu był Kanał Panamski, ale najciekawsze, co zostało mi, że tak powiem, z tej Panamy, to jest wizyta w indiańskiej wiosce. Opowiem kilka słów o moich wrażeniach z Kanału Panamskiego, a potem wybierzemy się na chwilę do tej wioski indiańskiej. Czyli Kanał Panamski i opowieść o indiańskiej wiosce. Proszę Państwa, tu jest słynna Panama. Jak jeszcze byłem na studiach, to był taki studencki bard, nazywał się Olek Grotowski i on ułożył piosenkę, w której była zwrotka o Kanale Panamskim. Lata 70. Autor Andrzej Waligórski. Panamczyk nie nosi Panamy, bo ją uważa za banał. Poza tym jest stale skrzywiony, bo tuż pod nosem ma kanał. Gdy o wspomnienia z Panamy kobietę zapytać chcemy, to ona zaraz nam odpowiada: z Panamy, ale z któremy? O, taka była piosenka Olka Grotowskiego i muszę powiedzieć, że mnie bardzo zainspirowała. Tutaj jest ten tekst, jakby ktoś chciał się nauczyć. I Panamczyk w kapeluszu Panama. No my mamy w firmie pana, która wchodzi w kapeluszu, mówimy o nim szeryf Zegrza, no ale ten kapelusz jego to bardziej taki indiański, a tutaj mamy rasową Panamę. A ona jest bardzo wygodna, wiesz, ja tam sobie też ja kupiłem. Ja nie mam nic przeciwko Panamie, ale jako żeglarz, to jak kupiłem sobie taką Panamę, to pierwsze co zrobiłem, to sobie sznureczki przyszyłem, bo by ale mi ją natychmiast zwiał. Chłodzą, wiesz. No tak, 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 ona jest rzeczywiście fajna, tylko drogie są te Panamy, powiem szczerze, bo one są teraz głównie robione w Chinach i sprzedawane dla turystów. No bo jak wiecie, gdzie byście dziś nie pojechali, to zawsze przywieziecie pamiątkę z Chin. No dobrze, ale wracamy do Panamy. Rzuciło nas na pacyficzną część Kanału Panamskiego. Tak wygląda Kolon. Bardzo kolorowa miejscowość. Zaskoczyło mnie to, ale tylko mały fragment jest kolorowy, a jak się pojedzie w uliczki, to okazuje się, że jest to dość biedne miasteczko. Co jest charakterystyczne? Wszystkie przewody elektryczne są na zewnątrz. Nie zakopuje się ich w ziemi, tylko przy każdej ulicy są potężne linie przekazu prądu. To jest już klombik przy śluzie Gatun, nowo zbudowana śluza. Tutaj mamy, proszę Państwa, właśnie te 80 kilometrów kanału. Na północy tutaj mamy Gatun, starą śluzę Aqua Clara i nowa śluza Gatun, tak jak mówił Władek, one są tuż obok siebie, potem sztuczne jezioro Gatun Lake. W sumie z Kolon do Panama to jest, jak mówiliśmy, około 80 kilometrów i na Pacyfik wychodzi nowa śluza Mirio, Flores i Kokoli stara śluza. Myśmy pojechali do Kolon. Tak wygląda ta śluza. Tu jest taki punkt widokowy. Tutaj sobie przyszliśmy. Popatrzcie, jaki potężny statek. I to jest ta duża śluza. Tu są te trzy pondy, z których ta śluza jest zasilana. Patrzcie, jaki potężny kontenerowiec tutaj wchodzi. Ale to widać, że są dwie komory. I są oczywiście dwie komory. I taka śluza, te statki niektóre w starych śluzach poruszały się samodzielnie. W tych nowych śluzach te duże kontenerowce już są poruszane w śluzie holownikami. Tak wygląda ruch statku w śluzie. Czyli jest mały holownik, który go
po prostu wyciąga. Bo te statki dosłownie na centymetry się mieszczą często w śluzie. Także poruszanie samodzielne byłoby zbyt niebezpieczne. No i taki kontenerowiec, popatrzcie, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, 8 pięter kontenerów. Władek tego nie powiedział, ale w te nowe śluzy wpływają statki, które mogą nieść na sobie nawet 12 tysięcy kontenerów. To są naprawdę znaczy, tych małych to potęże, jest te 20-stopowe. To jest mniej więcej 20-stopowe. No tak, czyli, to, czyli 6 tysięcy dużych, dużych kontenerów. Czyli to jest mniej więcej 5 tysięcy tirów. No tak. To jest objętość ładunku mniej więcej 5 tysięcy. I to jest już to sztuczne jezioro Gatun, a my zapłaciliśmy trochę kasy i popłynęliśmy do wioski Indian Embera. W Panamie są dwie grupy etniczne Indian i jedna grupa mieszka w środkowej Panamie, a Embera mieszkają w buszu blisko kolumbijskiej granicy. Cudzoziemcy się tam nie zapuszczają, nie jest tam bezpiecznie, ale grupa Indian Embera wymyśliła, że oni zrobią taką modelową wioskę, dogadali się z rządem Panamy, dostali trochę kasy i stosunkowo niedaleko, tak gdzieś 60 km od Kolon, zbudowali taką modelową wioskę indiańską, bez prądu, proste chałupki i wożą tam turystów, mają tak jak widać tutaj takie długie pirogi. Te pirogi notabene zasilane są silnikami, oczywiście, no wiecie, Yamaha. I w taką pirogę wsiada 20-30 osób, płynie się przez godzinę najpierw rzeką, potem bardzo wąskimi, płytkimi kanałami i dociera się do wioski Indian Embera. Tak był ubrany ten pan, który potem tą naszą łodzią dowodził. No i płyniemy sobie, widzicie bananowce na brzegach, płynęliśmy powoli, ubrali nas oczywiście w kamizelki. Indianie są bardzo fajnie ubrani w takie przepaski, widać bardzo bujną roślinność. Widzicie tu na brzegu plantacje bananów, można było porwać sobie banana prosto z kiści. Słuchajcie, w takiej kiści bananów to czasem nawet jest 100 bananów. Ja pamiętam na Tonga, jak ruszaliśmy z Tonga, z Królestwa Wysp Szczęśliwych na Nową Zelandię, to jest 3 tygodnie żeglowania, no to głównym problemem były świeże owoce. I utargowałem na Tonga, pani mi chciała sprzedać taką kiść 100 bananów za 4 dolary i utargowałem do 3 dolarów. I słuchajcie, wyciągaliśmy po 3-4 banany każdego dnia na słonko, one dojrzewały i do samej Nowej Zelandii ta kiść nam starczyła. Ale wracamy do Panamy, piękne kwiatki, to po lewej imbir zdaje się, pięknie wyglądające, no i ładnie ubrana pani Indianka, płynęli z nami. Tak wyglądają ich te małe czółna, bo te duże czółna to były drewniane, specjalnie zbudowane dla turystów, ale oni poruszają się takimi czółnami, które są z jednego kawałka drewna. Zobaczcie, nie ma tu żadnego klejenia. One są po prostu wyżłobione. Po drodze mijaliśmy takich młodych ludzi, którzy łowili sobie ryby i myśmy sobie płynęli z tymi Indianami do wioski i w pewnym momencie ukazała się naszym oczom taki fajny widok, takie śmieszne domki z dachami z liści. Embera Quera to się nazywa, dobiliśmy do brzegu, wyszliśmy na brzeg, tutaj już są łodzie puste, te nasze siedzonka są odstawione na bok. Indianka zebrała nasze kapoki, żeby je troszkę podsuszyć, bo trochę się zmoczyły i taki niebywale wytatuowany miejscowy młody Indianin dziewczyny, patrzyły się za nim bardzo drapieżnie, zaprowadził nas prosto do wioski. Był napis Embera Quera, no i przywitano nas tam w tej wiosce, ustawiły się dziewczyny. Oni tam mieszkają w zasadzie tak, jak mieszkali również 200 lat temu. Nie ma tam prądu, no tyle, że są te silniki Yamaha i oni do tego używają benzynę, ale reszta życia jest taka, jak wiedli życie Indianie 200 lat temu. Przywitała nas taka mała orkiestra, ktoś grał na flecie, na bębenkach. Był taki duży, zadaszone pomieszczenie, gdzie te dziewczyny ustawiły się i zaczęły tańczyć. Te tańce były dość takie, powiedziałbym, no nie, nie
jakoś bardzo atrakcyjne, ale czuło się z tego taki duży spokój. Potem jeszcze nas ugościli takim przygotowanym przez nich pokarmem. Podali go w liściach bananowca. Mnie oczywiście w takich wioskach najbardziej interesują ludzie. Tutaj zobaczcie, miejscowa kanalizacja, nie ma żadnych rur, po prostu jest wykopany taki rowek i tam czasem padają deszcze, jest oczywiście pora deszczowa, ale oni w sumie nie muszą się tak wysilać jak my w tej chwili w polskiej zimie, bo tam zimy nie ma w ogóle, najniższe temperatury 25 stopni. Właściwie jedzenie rośnie samo, bo banany rosną same, kokosy rosną same. Zamiast kartofli jedzą takie bulwy, które nazywają się kasawa i też nie trzeba tego właściwie uprawiać. Ta wioska utrzymuje się głównie z tego, że przyjeżdżają tam turyści, no i oni robią dużo rękodzieła, takie swoje pamiątki. To chyba pierwsze miejsce na świecie, gdzie mogłem kupić naprawdę lokalne pamiątki, bo te panie wykonywały je na naszych oczach. No i wspaniale, bo dzieciaki wyglądają tam naprawdę na szczęśliwe. Biegają samopas, nie ma takiego pilnowania jak to u nas dzieci, żeby czasem nie wlazło w błoto. Dzieci oczywiście włażą w błoto, bawią się jak chcą. Pilnowane są w tym kontekście, żeby nie robiły rzeczy niebezpiecznych, ale to nie jest tak, że jest gromada dorosłych, która pilnuje dzieci. Dorośli wykonują te pamiątki i zajmują się, że tak powiem, codziennym życiem, a dzieci sobie biegają dookoła. Oczywiście jest tam jakaś szkoła, ale te dzieciaki miały znacznie większy poziom swobody niż takie dzieci u nas. No i najciekawszym momentem całej naszej tam wizyty była rozmowa z szamanem, bo jest tam indiański szaman, który jest jakby na pozycji tuż koło wodza i ten szaman głównie tak naprawdę to on leczy, czyli stosuje się tam ziołolecznictwo i ten pan szaman oprowadził nas po swoich grządkach, pokazał różne rośliny, powiedział, które rośliny stosuje jako leki na co. No tutaj jest zdjęcie jego i naszej pani przewodniczki, która nam tą całą wycieczkę zorganizowała. Rzeczywiście dużośmy się od niego o tym miejscowym ziołolecznictwie dowiedzieli. No ja chciałbym tam pobyć dłużej. Myśmy tam byli, nie wiem, z 6 godzin w tej wiosce. Z tego 2 godziny gadaliśmy z szamanem, bo u mnie w rodzinie mam 2 osoby, które zajmują się medycyną szamańską i to tak dość serio, więc byłem bardzo ciekaw, żeby jak najwięcej wiadomości z tego pana wyciągnąć. On wyraźnie potem już był zniesmaczony, bo zwykle ta jego działka zajmuje 15 minut, a tu przyjechał facet i chce przez 2 godziny poznać jego wszystkie tajemnice. No ale pokazywał nam rzeczywiście dużo roślinek. Tak wygląda chata szamana. Jest troszeczkę bogatsza niż inne, ale generalnie popatrzcie, te chaty tylko chronią od deszczu. Tutaj nie ma żadnej ochrony przed zimnem, bo tam jest raczej za ciepło. Taka chata ma odwrotną funkcję niż u nas. Zamiast dawać ciepło, ona ma dawać zimno. Ona ma chronić przed słońcem. Dużo roślinności, dużo roślinek miejscowych. No i bardzo ciekawie wyglądający ludzie. Rzeczywiście te ich stroje niezwykle kolorowe, tatuaże na twarzach. No i
co tu dużo gadać, niektóre dziewczyny naprawdę prześliczne. I te panie w wolnych chwilach produkują rękodzieło, albo są to jakieś tkaniny, albo jakieś talerze, ceramika, rzeźby z drewna, cała oferta, no i wyraźnie nie przypłynęło to tam z Chin, nie przyleciało. To są wszystko naprawdę lokalne produkty. Obejrzeliśmy to sobie i taka pani ma dziecko, to ono sobie śpi w hamaku, a ona w tym czasie robi te talerzyki albo robi jakieś inne rzeczy. Bardzo mi się podobało, że na głowie ma kwiaty. To jest piękne, że kobiety na całym świecie chcą ładniej wyglądać niż my. I to rzeczywiście się fajnie sprawdza. Ta przedziwna rzeźba miejscowa i ten pysk, no nie wiadomo kogo, czy to diabeł, czy to małpa, trudno powiedzieć. Naoglądaliśmy się tych rzeczy bardzo dużo. One nie były najtańsze, ale to nie były ceny takie, które zwalają z nóg. I to jest właśnie to jedzonko, które nam przygotowali. To była złowiona przez nich ryba, bo oni jako mięsko to głównie jedzą rybę. Nie mają wiele hodowli zwierząt takich jak u nas. Hodują indyki. Kur tam było stosunkowo niewiele. Głównie jedzą rybę, bo tam jest dużo wody, więc łowią ryby i dali nam... No, ale widziały, że tam też jednak jest hodowla bydła. Tylko tam, gdzie ja byłem, to ja byłem na północ. Tak, ale w tej wiosce ja krów nie widziałem w ogóle. Raczej kierunek jest nie hodowla, tylko po prostu są ryby, no to my je złowimy i zjemy. Jakiś tam indyk się pałętał, zaraz go pokażę, właśnie taki piękny indor jak w Europie. Co najbardziej mi zostało w pamięci z tej wioski? Oni oczywiście mają gdzieś tam z boku jakieś wysypisko śmieci. Tych śmieci nie ma tyle co u nas, bo oni nie używają żadnych plastikowych butelek, wodę mają na miejscu. Praktycznie żywności z zewnątrz nie kupują, są samowystarczalni. No ale jednak jakieś śmieci, jakiś kompost jest wyrzucany i na tym kompoście mieszka sobie na stałe około 20 sępów. Powiem szczerze, widziałem już kilka razy sępy w życiu, ale tak blisko mi się nigdy nie udało podejść, bo te sępy to są takie prawie domowe sępy, bo oni nie polują na te sępy, więc one się nie boją. Na 8 metrów udało mi się podejść do takiego prawdziwego sępa. Kończyła się nasza wizyta w Embera-Quera, bardzo mi się tam podobało. Oni byli bardzo przyjaźni, pokazywali te swoje wyroby, ale nie wpychali nam ich nachalnie. Chcesz, kupisz, nie chcesz, nie kupisz. My to mamy, ty możesz kupić, my ci możemy sprzedać. Nie było czegoś takiego, jak pamiętam w Persji, że na dworcu w Teheranie opadło mnie 80 Persów i wszyscy na gwałt chcieli mi coś sprzedać. Tutaj zupełnie tak nie było. Dlatego kupiliśmy trochę tych pamiątek. Po pierwsze, żeby ich trochę wesprzeć, a po drugie, no to były jedne z niewielu pamiątek, które nie były z Chin, proszę Państwa. Chcę pokazać jeszcze na koniec taki krótki filmik, jak myśmy odpływali tymi łodziami, oni sobie tutaj świetnie radzą, włączyli swoje Yamachy i popłynęliśmy z powrotem tą godzinkę. Także w sumie cały dzionek tam spędziliśmy w tej wiosce. Jeśli byście byli w Panamie, bardzo polecam. Jest to oczywiście wioska zbudowana po trosze dla turystów, ale oni tam żyją naprawdę takimi tradycyjnymi, naturalnymi metodami. I to tyle, co ja chciałem tutaj powiedzieć i pokazać.